I teraz spójrzcie na to, widzowie, jak oszczędzić pieniądze, bo tutaj może wiele osób o tym nie wiedziało, ale patrzcie, bierzemy te rakuny, co nie? I w tym momencie... Co? No, dzień dobry, widzowie. Jeśli wbiliście na ten film, to prawdopodobnie chcecie mieć takie pety jak ja, co nie? No, takie bardzo ładne, bardzo piękne. No i w sumie nie zawiedziecie się, widzowie, ze względu na to, że w dzisiejszym odcinku pokażę wam bardzo fajne i tajne fuse, które po prostu gdzieś tam nie są oficjalne, no i którymi możecie się pobawić, żeby dostać za darmo jakieś legendarki, epiki, jakieś, wiecie, mifikale i tak dalej, na samym starcie, widzowie, oczywiście stawcie łapę w górę, subskrybujcie kanał koniecznie. Jeśli chcecie zgarnąć jakieś pety losowe z mojego ekwipunku, na przykład takie 404 demony, no to widzowie, mówię, like, subik, komentarze, go treści chce peta. No i tutaj macie zwycięzców poprzedniego odcinka, więc pamiętajcie, że po pety trzeba się zgłaszać. I przy okazji, widzowie, trzeba być subskrybentem kanału, bo jak zobaczę, że nie masz suba, no to będziesz walony na dziurę, cześć gościu. Przy okazji, widzowie, nie zapomnijcie o tym, żeby wbijać na grupę Rury Yoshiego. Bardzo fajna grupa, dużo ludzi, 100 tysięcy zaraz będzie. Fajnie, jakby tam dużo osób było i 100 tysięcy ludzi, jakby tam było, to by było fajne, co? Przy okazji, fajne koszulki, takie albo takie. Na przykład ta jest za 10 Robuxów, więc możesz kupić taką fajną fantazję, nie? 10 Robuxów kosztuje, jak się możesz bujać fajnie i nie wiem, fajna. Jest i tyle. Dobrze, widzowie, przejdźmy w takim razie do rzeczy. Tepnijmy się tam, gdzie trzeba, czyli tepnijmy się do tech świata. Ogólnie, widzowie, tak, jak dobrze wiecie, no to generalnie mamy teraz fazę na takie pety typu hacked, co nie? No i one są tutaj i generalnie są też tutaj i mamy ich bardzo dużo. No i potrzebujemy sobie trochę ich dropnąć, widzowie, ze względu na to, że no trzeba, po prostu trzeba. Dlatego, widzowie, w tym momencie wystarczy sobie, słuchajcie, po tej idziecie tutaj do właśnie tego jajka. No i pamiętajcie, żeby starać się dropić pety, które są, no nie są goldami. Po prostu nie otwierajcie tej skrzynki, która... O, tutaj mamy dwie legendarki, jak widzicie, epiki i tak dalej. Starajcie... O, mifikal, proszę bardzo, widzowie, jak nam ładnie epiki. Wszystko jak nam leci, widzowie, widzicie to? Nie wiem, ja ledwo co podchodzę tutaj i już rainbowy nam wszystko, widzowie, wypada, więc słuchajcie. Myk polega na tym, żebyście podbili na kozaka tutaj z full boostami i generalnie sobie chwilę tutaj podropili. I zaraz te pety będziemy mielić. No i generalnie z tych, co wam powypadały takie totalne syfuby, no to będziecie mieli bardzo fajne rzeczy, bo generalnie chodzi na to, że jak macie te rery, co nie, te hack rakuny, to z nich, widzowie, da się zrobić coś, z czego będziecie korzystać. I jeśli nie macie takiego farta jak ja i nie macie epików, na które jest 5%, 4% szansy, czy nie macie legendarek tak dosłownie co chwilę, no to sposób jest prosty, po prostu robić fuse. I ja zaraz, widzowie, wam te wszystkie fuse pokażę. Na razie sobie, widzowie, podropimy bardzo ładnie, bo potrzebujemy troszeczkę tych rakunów i tak dalej. W ogóle jak na złość te rakuny na mnie chcą wypadać, a ja potrzebuję tych rakunów trochę. Tylko goldy nam wypadają te rakuny, no bez sensu. No i widzowie, póki sobie dropimy, chciałbym przypomnieć, że na tym kanale daily trwa codziennie, w ogóle od tylu miesięcy, nie wiem, od 9, od 8 chyba, więc polecam subskrybować, jeśli interesuje was tematyka Pet Simulatora i w sumie innych trybów też, no to myślę, że to jest idealny kanał, żeby właśnie tego suba zostawić. No i przy okazji, widzowie, chciałbym wam przypomnieć o tym, że na głównym kanale, czyli Yoshihito Mayoshi, mój główny kanał, nie wiem, bo w sumie niektórzy, którzy tutaj subskrybują, to pewnie nie wiedzą, że mam też kanał, który ma ponad milion subów, na którym robię lifestyle w tym momencie, więc jeśli chcecie, widzowie, brać udział w daily, które trwa codziennie 14:14, to pamiętajcie, żeby też zasubskrybować ten mój główny kanał. Tutaj w karcie na górze będziecie mieli kartę i odnosik do subskrypcji, a my, widzowie, wydaje mi się, że już mamy idealną liczbę petów, żeby po prostu sobie porobić te fuse. I te pety, które nam totalnie gówniane powypadały, żeby po prostu przerobić na coś fajnego, przerobić na rainbowy, przerobić później na dark matery i tak dalej, i może przerobić na nawet bilionowe pety, więc zobaczmy, widzowie, w takim razie. Pierwszy fuse będzie generalnie z petów, których nie będziecie potrzebować totalnie, czyli z tych rakunów, bo no kto potrzebuje tych rakunów, tak szczerze, co nie, no jakby wy je prawdopodobnie wywalacie, widzowie, całkowicie ich nie potrzebujecie. No i słuchajcie, pierwszy fuse polega na tym, widzowie, że bierzecie hacked, że bierzecie hacked rakuna i generalnie bierzecie go razy 3, co nie, dajcie sobie fuse'a i dostajecie za niego właśnie 100% szansy macie na to, żeby otrzymać kotka, który już jest epikiem, bo jak widzicie, tutaj macie rera, co nie, więc rare, no to macie tam generalnie chyba 50% szansy, czy nawet więcej, czy tam chyba 70 było za niego. No i jak sobie fuse'ujecie te rakuny, to dostajecie od razu epika, widzowie, epik. Epik jest dwa razy mocniejszy, no bo rakuny mają tam po 11 bilionów, a te epiki mają po 22, więc to jest akurat dosyć spoko. Ale jeśli chcecie iść jeszcze dalej, no i generalnie mieć jeszcze mocniejszego peta, no to słuchajcie, bierzecie sobie te rakuny, co nie, bierzecie sobie, robicie na te kotki, no i później bierzecie sobie tych hakt katów, co nie, bierzecie sobie 3, widzowie. Tylko to jest bardzo istotne, liczby się muszą zgadzać, co nie, więc zawsze róbcie tak, jak ja tutaj powiedziałem, co nie wiem, weźcie kartkę, notatnik, nie wiem, na Messengerze, wiadomość,
nie wiem, czy wiecie w ogóle widzowie, ale można samemu do siebie wiadomość na Messengerze napisać. Czy kto pytał, nie? Ale no nie wiem, może niektórzy nie wiedzieli, ale piszcie se swoje imię, nazwisko i se możecie napisać do siebie. Ja na przykład se pisuję Filii, Biocznik i Topanek i se mam wtedy. Czajcie? I se mogę napisać. Dobra, wpisujecie widzowie w takim razie to i z tego wam wyjdzie Hacked Raccoon Gold od razu. Patrzcie, widzicie? Więc zamiast widzowie robić tak, że macie, wiecie, goldy, co nie? I jakby kupujecie te skrzynki goldy i wam się to totalnie nie opłaca, bo one są znacznie droższe, no to tutaj możecie sobie widzowie od razu zrobić po prostu, od razu robicie sobie goldy. I w tym momencie widzicie, mamy na Rainbowa od razu. A w tym momencie również widzowie, patrzcie, 33 biliony, więc oddychę jeszcze mocniejsze niż ten Hacked Raccoon, który mieliśmy wcześniej. Więc niczego nie wasteujemy, widzowie. Wszystko idzie do przodu, każda skrzynka to jest krok do przodu. Tutaj musicie się pewnej psychologii, widzowie, nauczyć. Ja tutaj wam będę pranie mózgu robił. Zwróćcie uwagę, widzowie, na to, że każde jajko, które otworzycie w tym momencie, jesteście do przodu. Pewnie wcześniej nie patrzyliście się tak na to, co nie? Bo myśleliście, że nie wypadło mi nic fajnego do dupy. Denerwuję się, jestem zły albo zła. A teraz, widzowie, wyobraźcie sobie, że każde jajko, które otworzycie, jesteście do przodu. Nieważne, co zrobicie. Po prostu dobrze fiuzujcie. Teraz, widzowie, tak, patrzcie na to. Patrzcie, widzowie, na to. Czekajcie. Mamy teraz, potrzebujemy kolejnego. Kolejny fuse. Czekajcie. Czy ja jestem w stanie go wykonać? Chyba nie, więc szybko zrobimy sobie jeden myk. Muszę na szybko zwastować trochę pieniędzy, żeby wam nagrać ten odcinek, widzowie, więc nie patrzcie się na to, jaką zbrodnię teraz wykonuję, bo po prostu dropię gold petny specjalnie tylko dla was, żeby było, więc serio, nie patrzcie się, widzowie, na to, że... O, siema, moja podróbko, dzień dobry. Więc nie patrzcie się, widzowie, na to, co ja robię w tym momencie, bo ja wiem, że popełniam zbrodnię, ale... Ale no. Dobrze, widzowie, kolejne fuse'y w takim razie. Szybko se zdejmijmy te pety. I teraz tak, widzowie, ogólnie sytuacja jest następująca. Hacked Raccoon Goldy teraz potrzebujemy. Gdzie one są? Gdzieś tutaj będą na pewno. Hacked Raccoon Goldy. I patrzcie, widzowie, co dostaniemy za Hacked Raccoon Golda jednego. Patrzcie na to. Dostajemy od razu. Cyk. Dostajemy od razu również Hacked Kata Golda, co nie? Więc to jest, widzowie, dosyć spoko, że z wszystkich Hacked Raccoonów dostajecie po prostu Hacked, wiecie, no po prostu katy, co nie? I teraz spójrzcie na to, widzowie, jak oszczędzić pieniądze, bo tutaj może wiele osób o tym nie wiedziało, ale patrzcie, bierzemy te rakuny, co nie? I w tym momencie... Co? Aha, no ty... Okej, dostaliśmy legendarkę. Okej, bardzo fajnie, że dostaliśmy legendarkę, podoba mi się to. No ale patrzcie, chodzi nam, widzowie, teraz o to. Sfizujmy sobie to, cyk. I znowu legendarkę? Ja chcę dostać tego. O, dziękuję serdecznie. I patrzcie, widzowie, jak oszczędzić pieniądze, co nie? Bo normalnie byście fuzowali sobie, wiecie, byście brali po prostu 6, co nie, hatkatów, żeby zrobić sobie Rainbowa. No teraz bierzecie to i macie... O... Proszę. Hacked Cat Rainbow. No powiem tak, widzowie, jeśli ten odcinek nie zasługuje na lajko, to ja nie wiem, widzowie. Naprawdę, jeśli za to, co ja wam mówię w tym momencie, ja nie zasługuję na suba, to ja naprawdę nie wiem, kiedy ja sobie u was zasłużę, u tych ludzi bez suba. Weźcie teraz, się zalogujcie. Jeśli nie jesteście zalogowani, weźcie, poświęćcie 2 minuty albo załóżcie sobie konto na YouTubie. Zasubskrybujcie ten kanał, naprawdę, bo myślę, że tutaj naprawdę wartościowe rzeczy mówię w tym momencie. I teraz tak, widzowie, jak widzicie, z totalnego sypu zrobiliśmy sobie peta, który ma 165 bilionów damage'a. I my, jeśli damy go na Dark Matter, on będzie miał około 400 bilionów damage'a, czyli 0,5 tryliona. Czajcie, o co chodzi, widzowie, co nie? Więc jakby z totalnego syfu zrobiliśmy coś naprawdę, naprawdę mocnego. To jest niesamowite. Widzowie, lecimy dalej w takim razie. Hacked Cat Rainbow. Lecimy, widzowie, w takim razie. Cyk, cyk, cyk. Hacked Cat Rainbow razy 6. I patrzcie, widzowie, co dostaniemy. Dostaliśmy legendarkę, która ma prawie 500 bilionów, która nie jest nawet Dark Matter. Ona Dark Matter, widzowie, będzie biła około, nie wiem, 800, albo tryliona. Nawet trylion może być, czyli jakby wiecie, prawie tyle co demon. Dalej, widzowie, lecimy. Hacked Raccoon Rainbow. Dajcie mi te rakuny. Tu są rakuny. Bierzemy 6, widzowie, co nie? I patrzcie, co dostaniemy za to. Za 6. Pyk. Kolejnego mocnego peta. Proszę bardzo. Hexagatora, który też, widzowie, po włożeniu do Dark Matter ma 0,5 biliona damage'a. Teraz, widzowie, patrzcie na to, co nie? Bierzecie to, co nie? Bierzecie sobie, oj, tutaj kurde, goldów. Goldy nie, nie mam goldów, widzowie, chyba aż tyle. A mam, patrzcie. Bierzecie sobie, widzowie, 12 tych, co nie? Patrzcie, to są epiki, co nie? Bierzecie sobie te epiki. Oj, nie mam 12, to nie wiem, czy nam wyjdzie ten fuse, ale jak dacie 12, a no właśnie, widzowie. Jak dacie 12 tych heksagatorów, to dostaniecie Legendary Rainbow Haxalot, czyli to jest Haxalot, to jest to, widzowie, więc no tak to wygląda generalnie, więc słuchajcie, widzowie, powiem wam tak, bierzcie i fuzujcie z tego wszyscy. To jest bowiem wskazówka moja, która dla was i dla wielu będzie używana na lepsze.
Cepety. Dziękuję serdecznie, widzowie. Pamiętajcie o tym, że daily codzienny 14.14 na głównym kanale. Tutaj macie na przykład jakiś film fajny do obejrzenia, a tutaj obok macie niego ten ostatni jakiś film z tego kanału, więc pamiętajcie o subie, o lajku i o tym, żeby wbijać na mój kanał główny i żeby tutaj też suba zostawić. Dziękuję serdecznie, trzymajcie się i niech wam służą te fuse. Hej!